Na dzień dzisiejszy jedynym chyba zawodnikiem, który ma największe szanse dostać się do NBA, to jest Przemek Karnowski. Jest to zawodnik, który dzięki swoim gabarytom i warunkom fizycznym może dostać się do NBA i tak naprawdę utrzymać się w tym NBA. Czy do tego dojdzie, to naprawdę ciężko powiedzieć. Wszystko zależy od Przemka, on o tym wie, on wie, na czym musi pracować i tak naprawdę za parę miesięcy dowiemy się, czy będzie kolejny Polak zaraz po mnie, który miejmy nadzieję zagra kolejne 10 plus lat w NBA. Dzisiaj tak naprawdę statystyki są mniej ważne, jeżeli chodzi o końcowy rozrachunek. Dzisiaj najważniejszym rzeczem, jaką się liczy, są tak naprawdę mecze i wygrane mecze i przegrane mecze. To są statystyki, które na dzień dzisiejszy mnie interesują i chyba właśnie niedużo osób to potrafi zrozumieć. Dzisiaj dobry zawodnik według każdego kibica powinien zdobywać po 20 punktów i 10 zbiórek czy 10 asyst. A prawda jest taka, że taki zawodnik może przegrywać po 60 meczów w sezonie. Pamiętam czasy, kiedy w Phoenix miałem 15 punktów i 10 zbiórek średnio. Pod względem cyferek byłem trzecim najlepszym centrem w NBA, a tak naprawdę nie było moje słowo ani moje nazwisko wymienione nawet w jednym wywiadzie. Nie ma to dzisiaj znaczenia, jakie masz statystyki. Ważne jest, ile meczy wygrasz, ile pierścieni zdobędziesz. W tym sezonie na pewno będziemy mieli inny zespół niż mieliśmy rok temu. Będzie na pewno brakowało Paula Pierce'a i jego doświadczenia, jego zdecydowanego rzutu i bardzo groźnego rzutu w czwartej kwarcie, ale wydaje mi się, że jego odejście sprawiło również to, że Otto Porter będzie miał więcej szansy na rozwój. Będzie to taki dla niego świeży oddech, świeża możliwość grania na wysokim poziomie i może on być takim naszym X-faktorem, który sprawi, że będzie takim cichym zabójcą, który będzie dostarczał ponad 10-15 punktów na mecz i gdzieś może być tym trzecią, czwartą opcją w ataku dla nas. Dlatego będziemy mieli całkowicie inny zespół, ale tak naprawdę nie płaczemy za Paulem Pierce'em.